Jakże pięknym wspomnieniem i przypomnieniem tego, czym są polskie kolędy i czym jest polski duch narodowy z tymi kolędami związany. Tym przypomnieniem jest książka, która niedawno się ukazała, Karol Wojtyła, Noc Wigilijna. I zapis na kartach, ale także zapis fonograficzny tego, co Karol Wojtyła jeszcze jako kardynał krakowski mówił do tych, z którymi się spotykał, zwłaszcza młodych tamtego czasu. I wskazywał na niezwykle ważną rzecz, że kolędy tak liczne w naszej polskiej tradycji jak nigdzie indziej wyznaczają pewną tożsamość tego, kim jesteśmy jako naród i jacy jesteśmy jako naród, wzrastający w tych kolędach, pastorałkach, pełnych wzruszeń, pełnych ciepła, a jednocześnie jakże głębokich o prawdę teologiczną w nich zawartą. Bo są to w jakiejś mierze śpiewane zapisy tego, co możemy wyczytać, zwłaszcza w Ewangelii świętego Łukasza, ale także Mateusza, ale także w tych licznych, sięgających jeszcze starożytności, apokryfach. A to wszystko jeszcze ubogacone polskim krajobrazem, polską zimą, polską wrażliwością. I słowa kardynała. Te kolędy, tak głęboko wpisane w polską tradycję, są pewnym kryterium tego, jaki jest stan naszej duszy. Co w niej naprawdę żyje, a dokładniej czym ona żyje. Jakżeż przejmujący do tego komentarz księdza kardynała Dziwisza. Komentarz mówiący o tym, że Jan Paweł II każdego dnia w okresie Bożego Narodzenia u siebie w pałacach apostolskich spotykał się z coraz to nowymi grupami Polaków na wspólne śpiewanie kolęd. Tam się gromadzili. Ale dla papieża śpiewanie kolęd było jedną wielką modlitwą, wysławiającą Boga właśnie za to, że oto dziecię się nam narodziło. Książę pokoju jest pośród nas, a nasze modły i błagania kierowane są nieustannie po to, aby Boże Dziecię podnosiło swoją rączkę i błogosławiło nam, naszej ojczyźnie, naszym domom, naszym miastom i wsiom. Ileż w tym piękna, ileż w tym głębi. Tego wszystkiego, co w tym czasie adwentowym nie tylko nie wolno nam utracić, ale jak najpiękniej się do tych świąt właśnie od tej strony przygotować.